Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Serdam 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na sąsiada, jest ze mną Taras. Dzień dobry. I oczywiście Bolesław. Siemanko. I mój Nieholan, to nic nowego. Na razie. I to by było na tyle, a tak naprawdę lecimy sobie dzisiaj po grubości. Na razie trzymajcie się, cześć tam u nas, już się z wami żegnam. Dzisiaj taki wariacki odcinek, gdyż ponieważ trzeba przygotować moje pola, moich pól jest dużo. Dużo pokupowałem tych pól, dużo mi się zrobiło żółtego. Fajnie, bo mam naprawdę w takich raz, dwa, trzy, czterech kawałkach pola na razie i jestem z tego mega zadowolony. Już tam rozmyślam, gdzie by dalej pójść, ale to już w następnym sezonie, bo w tym się ogłosiłem naprawdę grubo. Jeszcze bym sobie kulturalnie kupił to pole i wtedy mógłbym jeszcze pojechać tu, w te granice. Ale postanowiłem się, że w tym sezonie na razie odpuszczam. Chcę mieć jakieś pieniądze dla pewności, gdyby po prostu by mi potrzeba. A tak to musiałbym wydać wszystkie. Od Tanasa tutaj została pożyczona, to jest najlepszy sąsiad pod słońcem, proszę wam szczerze powiem. Chciałem od niego wykupić na chwilę dzisiaj. On mi sąsiad, kurwa, nie pitol, bierz za darmo. Tak nie było, ale dobrze. To była kulturalna wersja. Weź i spierdalaj, powiedział przecież. To była kulturalna wersja dla naszych widzów, tak? Nie będziemy mówić, jaki jest niegrzeczny, ale każdy wie, o co chodzi. Że, ja nie wiem, o co chodzi. Że on naprawdę jest super sąsiadem. Gdzie masz mojego Fenda? Nie wiem. Potrzebuję. Potrzebujesz Fenda? Nie, weź sobie coś innego, bo on tak fajnie dzisiaj pracuje. Nie, no to gdzie masz tego dużego? No stoi, patrzysz nie na niego. Czekaj. Na gostkę stoi ładna. Nie, może być. Ładna, nie. Kurde. Siewniki chyba jeszcze wezmę, tak sobie myślę. A nie, jest tutaj. Nie chcę mi się... Będziesz mi jeździł i siął? Tym? Co? Będziesz nim siął? No po co mi, żebym ja siął? Dobra, to go bierę. A ty inaczej, jak potrzebujesz... Inaczej, jak potrzebujesz Fenda, to lepiej weź tamtego, bo ten Fend dobrze mi tutaj zaradzi. Ej, dobra. To tyś mówię, że bierę go. To zabierz. Ale chłopak, ty masz syf tu, bo przecież ja bym się naprowadzony. Ja pierdolę. Co ty? Wszystko, kama ledwo się zmieścił w środek. Wszystko jest na swoim miejscu. Szukam pinków. Żeby je oczywiście powycinać, bo to były drzewa. Chłopaki z tartaką przyjechali, szybko mi wycięli, pozabierali. Wiedzieli, że nie mieli po robocie. Kurwa, ten znak. Masakra, tu trzeba postawić taką wielką strzałkę u góry, że pokazywała, że tu ja jest. Trzeba tak. Tam latarnię postawić. To no przynajmniej coś, bo tego nie widać, jak się jedzie. No jo, latarnię ja mógłbym nawet tam postawić. I stać tam. Pod latarnią cię mogę ustawić. Nie. No, ale nie. Nie wiedziałem, że on tak długo tnie. Dobra. Zapuścić mocno. Jo, właśnie on tak daje czadu, nie powiem. Chciałbym tą stronę ogarnąć, żeby... O, bo ten już kurna tutaj wariuje mocno fest, co nie? Dobra. A bo rano masz tam już? Ty, to jest ostatni odcinek przed zimą, no jo. Prawie że. No już nie mam sobie. Czy mój jest ostatni? No tak. Bo ja podaję mam, jo. Jo. Wy już musicie się bawić mocno fest. No nie, ja tam ja nie mam dużo do siebie, więc widzi. No tak. Ostatni podaż mnie zaraz jadę, tak. A ten jak będzie to duże siał, to ja w tym czasie zdążę popsiewać inne duperele. Nie chcę dalej jechać, co nie? To nie chcę dalej jechać. Ten pinek. Podjechać jeszcze raz. Ja już... Musisz go zachwacić. Podjechanie w kółka, bo ten... ty Edek, cofaj! No. O, udało się wkrać, nie? Nie może zakręcić piłą. Co to tam przemknęło? Mój fęt chyba, co? Tak, swój fęt, lata. Dobrze, co chyba. Czy tutaj jeszcze coś było? Jeżeli no, chodzi o pinki? Absolutnie nie. Dobrze. Chodzimy dalej. Co tam miałem zasiad? Co miałeś zasiad? Halo? A. Co ja pójdę inna na ogień? Jeden pies, jak to mówią. Siemanko. Co tu się odprawia, bagno? No. Trzeba wjechać, jak już jechać. I pod końcem tego pola będę miał tam chyba, nie będę się do mojego. Przeleciał tam obok niego. Mam soję wsypaną, nie wiem, nie dam rady chyba. To tam przejdzieć, to będzie na poplonu. O, przepraszam, czemu się nie włączyło? Gdzie masz ten drogę? Nie, już git do końca tam? Chyba, nie wiem. Ładuję się wszystko. Czas na szybkie przeoranie tutaj
drogi. No bo już jedzie. Właśnie o to chodzi, chcę się wyrobić, żeby każdą miedzę po kolei robić, żeby on nie musiał na mnie czekać. On jest szybszy chyba. Ja mam w tą i z powrotem, więc myślę, że na luzie tutaj zdążę. No teraz ja, bo mam nadzieję, że tam to nie chodzi. Tu jest akurat szeroka. Postanowiłem, że kupię całe wszystkie te pola 20 zakupiona przed odcinkiem właśnie, żeby on już mógł sobie siać. Aż do samego końca będzie tutaj oczywiście rzepaczysko, więc będzie ciekawe pole rzepaku. Ciekawe w ogóle, jak to wszystko będzie wyglądać w całości, gdy ja już sobie wszystko oboram. Chciałem to zrobić poza odcinkiem, ale mówię dość ciekawie, bo zobaczycie, jak moje pola teraz, te najnowsze, będą wyglądać. Bo fajnie tu jest. Nowe pola kupione niedawno, więc przydałoby się wam to też zaprezentować. Najpierw zaczynam tu, bo tu jest całkiem duży połacz. Potem, jeżeli starczy czasu, to mam jeszcze jeden kawałek, ale wątpię, żeby mi się udało go ogarnąć w tym odcinku. Ale to już zobaczymy później. Czy tu coś było? Nie. To był tylko taki znaczek. Fajna robotka, fajna. Z jednej strony dobrze, że to błoto mi się usuwa, że to jest giancowe, a nie jakieś tam kombinacyjne. Takie ładne wiaski na pola będziesz miał. Jo, będę sam mógł tutaj parkować. O, i cygmyk, fu. Ten tego elegancko. To tam się potem powiększy, wracam z powrotem. Jo, bo to tak, duże pole jakby... No tak bardziej schodzi, ale wyje ten cholerny, ten MF Tanasa. Jak jestem przy nim, to prawie was nie słyszę w ogóle. Co? No. Dobra. Olek. Co? Co tam rzepak się jest na tym polu? Już mam rzepak. No to soja chyba jest. Orzeź kurwa. Nie ten kolor. Pierdolone. Ja się tak patrzę, mówię, co jest do chwili. Ty dobrze mamy takiego sąsiada, co? Kurwa, jebana. Bo byś grubo soja poszedł z tematem. No bo kurwa, myślę, że to ten kolor zielony, a przy tych kolorach... To ja zawsze sobie zaznaczam, żeby zobaczyć, czy to na pewno ten. Nie, pierdolone. Cię ciesz, kurwa, bo byś ładnie tam pojechał z tematem. No to już dużo nie miałem, bo ja tylko wykończenie miałem takie. No, przesiewkę byś miał grubą. A ten co robi? Dobra. No, cofa mocno pewnie. Dalej. No ta, na ten zestaw tyle stracił, ta? Tak. Nie, na pierwszy. Ja dopiero później ogarnę sobie coś tego typu. Jeszcze zobaczę, co tam na gospie będzie słychać. Po drodze jakieś pieniążki się zarobi. Będzie fajnie. Dobrze, udało mi się zdążyć przed gościem. Naprawdę szacun, bo chłop dobrze się je tutaj, więc go zostawiam. Nie chcę czaruś tutaj, czaruję i ładnie się je. Ja mam przejechane na razie w tą i z powrotem. Kurde, ale tym co zostawiam to ubywa pola, nie? Dopiero tylko jak go puścił na H, pół pola nie ma. Z takimi zestawami to można konie kraść. No hektary jechać. Ja muszę tutaj sobie już też tak troszeczkę jechać tę miedzę kulturalnie powiększać. Teraz tam chipsa wciągnął. Ważnego. Nie ma do czego. Kurwa, zadowolony. Chłop w szoku, co nie? Mówię, a zimce. Nie mamy tego. Paliło mnie gardło całe już. Bo to kurwa, co to za odmiana zwierząt? Słoń, rzep? Jesz? Co? Kartka nasza na od zera, patrzcie to. Czekaj. Tam do jeża daleko masz. Pierwsze to słoń, to chyba słonecznik. Tak. Druga rzep. Bo żeście mi tak szybko dyktowali, że druga rzep. A później jest jesz. Przez trzy. Jesz. Tam miało być jęcz. Mień. Kuku? O wierzę, no później ładnie żeś pisał nawet. Ja bo potem żeście się zastanawiali i miałem chwilę czasu na przemyślenia. Cina. Cina. Z tym trzciną to już miałem wyjebane, więc zamieniłem się gdzie, więc... Ale dobrze, chociaż napisana karteczka jest, tak? Nie. Czemu tak wolno, nie wiem, czy ten... Pług nie jest naprawiony? Pług nie zaprawiony? Na pewno w boju. Ciekawe, czy tu jest w ogóle jakiś ten... Pinek, a jest pinek, dobra, ale my... Może udamy się łoborać go, a potem przyjedziemy i podpolimy. Popolać. Przejedziemy przez niego? A jednak nie. Dobra, zaraz pracownika puszczam, już kombaj wyciągam chyba. Już kośnić się jada. Muszę go objechać. Ale na spokojnie, to jest wąska miedza. Nie go się da. Ło. Aż mnie podniosło, co nie? Mhm. I tak bym musiał tu przyjechać. Dobra, jedziemy dalej. Kurde, tu jednak było trochę tych wariatów. Ale ten jest malutki. Tego powinienem cmyknąć. Pomiędzy sobą. A jak nie, to będzie problem. A, dawaj.
wiedziałem, że gdzieś tam pomiędzy przeskoczy. Od razu potem przeskakuje do tego czerwonej bestii. Piotrusia. Piotruś pan. Zostaw Piotrusia w spokoju. Mam na czerwono pasy, zieleni. A będzie koszona chyba tu. Chyba było? Już tu chyba nie było, to git. Jo, muszę to ogarnąć, jak to jest. Ja mam dwa kombajny, nie jeden, muszę kupić, nie mam za co, dobra. Chuj, kredyt. Nie masz bidę. Zędzum. Boże, ja pierdolę trzy pięki w jednym miejscu. Dobrze, ktoś nie zauważył. No jest po pługu. Dla mnie się utana zadomiany. Dobra. To mój pług? Nie, co, gdzie? Po co? W jakim celu? Ja nie przypominam, ja nie wiem, kto podpalił. Kontrola, kurwa. Mój pół maszyn nie ma człowieku utana na gospie. Kontrola. Ej, sąsiad, jesteś już tu? Odpierdala. Ej, sąsiad, weź tego czerwonego i jedź tutaj, chociaż pod tego... Kicupo. 5000. Tak, kawałek. Teraz już nie chciałeś. To chuj, na razie. Trzeba tutaj po prawo. Trzymaj się. Elo. Trzymaj się. Nara. Weź, bo tutaj takie ładne pizze. Ten Bąski będzie kręcił mi tu. Ty, kół, wiedziałem, że jak włączę, to mi się wywali go, co nie? Nie, a jaka fajna tektura orki jest. No, wywalona kosmos, co? Tektura piękna też jest fajna, czarna taka. O, no, pięki są fajne. Cóż. Ratata. A, to jest... Ja już wiem, za co pieniądze miały być. O kurwa, będą pieniądze. Za co? Nieważne. Za to. Nie to. Za firmę. Tak. Ile jest? Na razie 2000. A idzie do góry? Tak. Ta. Kurwa, syny. Nie można tak hambić. O, to sąsiad widzę mi tam wszystkie pięki ogarnik, to gitara. Nie, a trzy i odjeżdżam ostatnio. No ale te trzy. I odjeżdżam z razem z ciebie. Ważne, żebyś te trzy mi ogarnął, co były. Jak ogarnię te trzy, to cię zajebiście jest, nie? To 2000 zajechało. Dogadamy się kiedyś. Ten jeździ po słoneczniku na pełny. Git. Muszę odjechać, żeby Edek. O, tu był jeden. Dobrze, w tych krzakach to tak czulo widać te pinki, że lepiej je łoborać, podpolić i dopiero karczować. Kurwa, zakreśliłeś mi koparkę, kurwa, nie chcę jeździć. Skreśliłaś, kurwa, mnie. Dobrze, nie ma problemu. Kurwa, no, dobrze, do wymiany. Kurwa, zajebać! Kurwa, jedzie. Czyli on nie ma hama, żeby to przeszło, to nie? Nie ma bata na wariata, mordo. A, da nas tam pole mieszy, trzeba nowe te skiby założyć. Skiby do tego? Jo, skiba ten co śpiewa. Krzychu chyba to był. Krzychu skiba. O, chyba za chwilę, o, zero na koncie. O, minus jeden, o, o. Minus dwa, trzy. O. Ale kurde, kasa leci. Nędzą, o. Ten zostawił go. Dobra, idę tam, bo. A jedziesz mi z tematem? To jedź. Krzysztof, chyba. Opuść niżej, bo nic nie dzieje się. Będą, bo cię potrąci zaraz. Ja na godziny robię. To kolejną miedzę rób na godziny, bo tam zaraz ci naprzeciwka przyjedzie i cię potrąci. A tak byśmy nie chcieli. Nie no, ogólnie to mam laga. Tak to. Ale to. Może puścił albo nie. Lepiej, żeby cię puściło, bo on zaraz się puści na ciebie. O! Puściło. To bym poprosił szybkie obcinanie pięka. Paznokci. Ale ty miałeś tam co obcinać, chyba. Ale to czemu siedzisz w tej maszynie? Boże, ona tak dymi? No. O. Jasny chuj. Musi. Jo, to diesel. Na woda jeździ. Diesel musi dymić. Kurde, zdążę jeszcze zanim ten przejedzie? Jak ty to osiejesz tu? O, no, nie, tak dobrze, przepraszam. Serdecznie. Ty to kurwa osiejesz. Ale ten się teraz przestawiło mu się coś, bo... Cofa przez tego. Nieładnie. Pewnie mu się drzewa załadowały. Tak ładnie robiłeś, chłopie. Tak ładnie robił, co nie? I tak spieprzył. Ja kombaj wyciągam już. Dobra, ale tym się nie przejmuję, bo ja mam jeszcze trzy miedze do opierdzielenia. Teraz będzie robota szła kombajnikiem, tak? Nie. Ja tak, nie? Największy zbiornik teraz, tak? Za wszystkie. O, nie masz? To chyba po nas. Albo nie, znowu twój, kurwa, internet. Internet ma? Nie. Ja wolę zapisać, bo... kurwa, trzeba na lana łączyć, bo... O. Wykończył klawiaturę, co nie? Halo?
Gdzie jesteś, Bolek? Masakra, ja nie wiem, jak to może tak sobie wywalić po prostu od tak internet, kurwa. No tak ma. Ten typ tak ma po prostu, co nie? No, czyli cię wyrzuciło mocno. Ja jestem, gram. Ja mam ton 19, tak? User in your channel, banned out. Powiedz mi, ile mam ton zbiorników. 500. Ile masz ton zbiorników? Ja? No. 19 coś. Ty cholera. Jaki burzy z niego, co? Mówię jeszcze większy, ale do garażu nie będzie chciał. On zaraz będzie wijał, więc gitara. Ten w ogóle jedzie? Kosi? Ty dałbyś ten strong farmerka, bo muszę dyszle przenieść. No co, pierdala tu, co nie? Ale ładnie kładzie słonecznik. A słonecznik też kupiłeś? Nie. Dlatego się zastanawiam, co on pierdala. O, dzięki temu, że nie kupiłeś, to ma gdzie nawracać, no. Nie, właśnie on cofał przez całe pole i zdecydował się nawrócić słoneczniku dopiero, co nie? I to jeszcze dupą cofa, co nie? Bronka się bawi. Na wstecznym myślisz, że chce to zrobić? Nie, w słoneczniku jeżdżą mi. Tylko tej brony tu nam jeździ. A, no jo, Boże, kiedy to było? Panie majstrze, dobra, o, ja mam 20% na raz, będziemy kończyć ten internet. Muszę go przepieścić, że przeszedł. Dobra, już nie odwalaj lity. Są farmerka, no, ona poprosi. A co się tu nie dodał? Kurwa, niech on jechał w jedną stronę, jak mnie wywalił serwera, a później zawrócił drugą. Nie pomogę. Super partia. Super partia? O fajnie, już jadę kończyć to pakie, nie wiem jak wy. Dobra. Batrawę. To to się jego, ci będę do nim zbierał. Jedziemy z tematem. No, on będzie miał teraz trochę do psiania, myślę, że sobie tutaj nie poradzi. Tam na początku jeszcze miał git, teraz już nie będzie miał tak różowo, też czuję. Ale ważne, że Mija zrobił to, co mam do zrobienia, czyli przygotować wszystkie o poletka. Wszystkie miedze, tak bym to bardzo mógł powiedzieć. O, tak powinno każde drzewo się usuwać. Wjeżdżam, zasysam i puszczam. Ogień. Łe. Gdzie ja tam? No jak? Czekaj, gdzie mam tą maszynę? Twój pracownik Hal tam tutaj na tym dużym polu coś, to nie wiem. Ja sobie robił coś. Ha, na polu dużym. Ja próbuję tam dobiec. Tutaj był wysoki pinik. A faktycznie co? Pierdala. Ja pierdziele. Poprzek czy na skos? Nie wiem, wiesz, że widziałem, że w tą stronę jechał nagle. Ale chyba on chciał jakoś powykręcać, albo wiesz co? Nie no, nie wierzę, że on by był taki mądry. Żeby tu skończył robotę i jechał na drugą stronę pola sam. Myślałem, że na drugie pole. Ty, ale tu dość inny jestem teraz. No, włączysz się dzisiaj. O, to pało wreszcie. No, nareszcie. Jeszcze trzeba ten kawałek przejechać. O, tam był jeszcze malutki. Dzik. No i tam, ciekawe co ten zrobi z tym silnikiem. Bardzo mnie to interesuje. Jak ją wykręcić tą nadarą. Ale oby lepiej niż wcześniej. Dobra, mamy to. My sign krajc, ja nie? Dawaj do końca, rżni. Chyba nie po... O, porżną, dobra. Nice. Porżną wyleciał. Z tej ładowarki pokurwał ranem, to by wyleciał, nie? Tak, po jego czepie. Mówię, by wyleciał. Ale by tu nie jest orany. No to ale nawet. Dobra. Po takiej gratce wielki jak od tego? By dobra. Jechał, to tu nie jest. Wracamy się do Niholanda. Jestem strong farmer. A, chcesz jednak tego. Nie ma w domu jeszcze go. No bo muszę dyszle przerzucić za tam. Masz dyszle, ci przerzucam. O, dziękuję bardzo. Trochę tu podkradnę miedzy, bo to po co tak. Zresztą sąsiadka wleciała z chałupy, że mordo, że kapusta tam była. Kapusta na miedzy, au. Ja chciałem tak, kapusta. Ach, ładną ławicę ma. Sąsiadka. Sąsiadkę to prawie oborą całą, dalej pod pole. Tam już tamtej strony jest zaborana i podpoluna. Ja mi się wydaje, że ona ci odda w dzierżawę ten ogródek. Wydaje, że te drzewka i ten słonecznik będą. Ale miał tam koszynia? Na pierwsze drzewo wyciąć chyba. Jak pierdolnie, to się tak zarwie w chałupie. Wydaje, że te, że będę musiał... A w tej wiacie będziesz trzymał ciągniki. Będę musiał ludzi najem, żeby mi te wiśnie pozbierały. Na samym serio, jak zaczynałem, to zaczynam z takim areałem i z takim gospodarstwem. Jo. A obydwoje tak zaczyna, ciekawe jakby tak... 60 kurwa w garażu i pług. Pięcioski boby obrotowy z naszego... Ciekawe jakbyśmy tak zaczęli, co nie? Z takim małym ogródeczkiem za domem. Takie kurde... Pół hektara, o no przykład. Codziennie sezon nowy. No, fajnie by to było.
Nie, to by było dobre, gdyby były ten mod na konie, co nie? Jakby były konie, to... Koniu nie! To bym, kurna, mógł jechać z taką akcją, bo byśmy właśnie zaczęli z koniami, to nie? Byśmy sobie takie ogródeczki robili u sąsiadów. Moim ogródeczkiem. Pomyśl sobie, taka mała mapka z ogródeczkami, takie poletka gumnie, to nie? Ale kończysz mapę na maksymalnie jakimś Ursusie, nie wiem, na ciężkiej serii Ursusa, na 16. No, 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 bo jeza cię rzuciło mocno. No, to, znaczy... to elegancko już siewnik został na polu i... Ale ten, ale powiem... Oj, coś chyba zawadziłem. Ale powiem szczerze, że chciałbym takie coś, tylko no, no nie doczekamy się tych koni pewnie. To żadne skarby anielskie. Co tu się odprawia? Próbuję podesiewa takie do pelera, nie? Komunia? Komunia. Dobra, ej, gdzie jest mi pracownik? Dobra, tam jest. Już się wystraszyłem, że poszedł na piwo, to nie? Ale nie, jeszcze raz pojedziesz tym, tym moim tym bugiem. Moim tym bugiem. Jeszcze raz się, kurwa, czepita. Dobrze, nie ma problemu. Dlatego chciał 5000 dać. Ale jak nie chciałeś, to twoja strata. Za brak przeglądu. W jego maszynie. Będę się to jakoś oborać, nie? Ale rąbany jak wyciągnął siewka przed tym stała przecież. Kopie. Kopie, nie, my się naszukali tego. No, zacznijmy od tego. Tak żeś to skitrał, że nie wiedziałem o co chodzi, co nie? Mówię, o kurwa, tak się bawimy. Siewka bokiem jest. Nie wiem, bo wyciągałem. Ale koparka na full garażu stoi, nie? A dym i niemiłosierdzie. Ale trzeba ją przepalić, bo przecież kurde, wiesz. O Boże, to terałowcy, jest... Terałowcy nie śmia, co to? Pa, jak przejadę sobie po tym, a cyk. A, podniesiemy teraz. Przejedziemy. Puścimy. Kurde, muszę bokiem. Jak to wygląda z nawiezieniem? Wygląda to jest. Trzeba to ładnie oborać, że tam. Dobra, teraz już można jechać. No w ogóle jak to było przeorane? No bo git. Dobra, nie będę tu siewał, nie chcę mi się na takich trójkątach bawić. Czemu? Daj ze spokój, jest tak duży sprzęt, że nie idzie cofnąć ten w ogóle nigdzie. Każdy trójkąt jest przydatny tutaj. No ja tam, ja sobie trawę tam zasieję i trudno. Trawę w każdym trójkącie zasieję. No bo nie będę dojeżdżał, przecież kurde, to się nic za duże, że na takie rzeczy. Oborana pod poluna to będzie pięknie. Tą drugą jeszcze oborej. No to ona będzie oborana, ale w następnym sezonie, jak 19 ja kupię. Tam będzie las wycięty, pieniądze zarobione, 50 tysięcy. Z jednego drzewa. Z przejebane, bo to drzewo, stąd chyba go wytnę teraz. Ładne jest. Po drugą. Chociaż jakiś klimat jest, a nie tak pusto. No niestety, tu się pusto bardzo zrobiło. A tam jeszcze 3 tygodnie siewów ma. Gdzie? Góra 2. No, u siebie z domem. Góra 2 tygodnie. Ale no, tam nie za domem, u mnie za domem to ten, miał być dzisiaj siany, ale jak już Bolek wziął ode mnie tego Niecholanda, to już mówię, dobra. No i tak nie chodził. No bo on miał chodzić, ale jak masz mi zabrać, nie chodzi w ogóle. Jak masz mi zabrać Fenda, to mówię, to już wolę, żebyś mi ale, ale fajne pole tu jest ogólnie. Takie wyrtewki fajne. Dobrze, nie ma problemu, Jacku, jak sobie tam poradzisz. Proszę bardzo, też nie zasiane, to nie jestem tak w tyle. Nie ma problemu. Nie, no ja mam... Raz, dwa. I ostatnie się już. Trzy pola chyba nie mam zasiane. Ja mam koło ciebie teraz. No i tutaj masz jeszcze, gdzie jestem teraz, dziesiątkę, dziewiątkę. Tak, to jest te nowe, te nowe. Ja mam z tym chyba jeszcze trzy pola mam do zasiania. Żeby was nie spamać, aż nawet zaraz przelecę. Raz, dwa, trzy. Tak, trzy pola. Na to górze, mam zasiane, na to mam zasiane, to mam zasiane. To sieję, więc takie 2,5. A to już zaczęte, więc tak szczerze to mi zostanie na samym koniec do zasiania. Ale to na waszych odcinkach sobie opitole chwila momentu. Jak na naszych odcinkach, jak nie mamy już odcinków? To już u ciebie źle? Dobrze, a co gadać na początku odcinka? Myślałem, że nie, bo Danas powiedział, że się wyrobimy. No to myślałem, że wy jeszcze... No my tak! Chcecie ten. My tak. No nie wiem, czy tak, jeżeli macie po dwa pola jeszcze. Ja już nie robię siewów, bo ja już teraz nie zacznę. Aha, dobrze, nie ma problemu. Dla mnie jeszcze lepiej. No tak. Ja i tak mam dwa teraz. Wcześniej od Bolka wyjdziemy. Nie jadam? Jo. Panie, jadam walny zaraz po lasu. Fajnie, tu nie daje radę pod górę, nie? Ledwo co, ile on będzie? To i pewnie go trzeba będzie odnaprawić. Zakopał się. 5-4. To ty tam przy nim stoisz pewnie i go blokujesz. Nie, siedzę w nim. Siedzę w nim i trzymam nową nogę mocno na hamulcu. No to skrzynię wrzuconą w ogóle. Nie ma, to nie mogę ciągnąć, ty się nie pytasz. Dlatego nie rady nie daje. No weźmy go tam ogarnij trochę, to nie? Nie mogę, bym pracownika trochę zwolnić i puścić no jeszcze raz. Nie, no to zwolnij ty jeźdź jako pracownik. No, to wysiadam. Wysiadam.
Zajmujesz mi Darka. Wypadek tylko jest, mi się zdaje, że ty tam Darka opiłeś. Wypadek jest. Opiłeś Darka. Darek dlatego tak krzywo jeździ teraz, nie? Teraz już naprawdę jest wypadek. Pozabity ja leży. Darek, fajne co? Dobrze, że Darek tam na słoneczniku może wykręcać, bo mu pozwolili. Ja. Siernika! Ładnie stanął, co? Ale pierdzielą. Czekaj, się ziarka wysypały. Tam trzeba błonami rozciągnąć. Ej, ty nie za dużo jeździsz? Pierwszy jadę dopiero, jeszcze nie sprzedałem tego. A ty tam nie miałeś za dużo. Mam tam kartkę. U. Ostatnia przecież. Ej. Mieliśmy malutkie, krótkie spięcie i nie wiedziałem, o co chodzi, dlatego wolałem wyłączyć. Bu! Ty, czemu mi tutaj zatrzymał się, jak to nic nie ma? Że stana sobie. To jest śpiący policjant. Pewnie ja. No tam mieliśmy małe cięcie, bo były no niesamowite laki. Ej, weź. Dawaj ty pewnie bugujesz to. Dawaj relikwie. Weź tego fenda i tam trochę posiewaj, jak ci się nudzi. Ja właśnie się tutaj o drzewo zawiesił trochę. No, to weź byś go tam. Ej, on psuł siebie. No to ty jak możesz się co łazisz tutaj? Chodzisz, smarczysz. Ej, gdzie jest ten labrador do ciągnięcia drzewa? Chodzisz, smarczysz, nic nie robisz. Labrador. No, ten. Tajfun? Tajfun, no. U mnie na podwórku jest mój, weź tego. Ty też miałeś bolek. No, ja też mam. No to na polu masz. Nie ma opcji. Adam ci tajfun. Nie, tajfun jest mój. On jest, nie jest mój. O, fajny New Holland, kiedy kupiłeś? Wczoraj. W leasingu to jest. W leasingu za fendę dostał. Ja bym tym wózkiem wziął, to ciągnął wszystko. Ej, powinniśmy się wymieniać właśnie maszynami. Tak, my teraz, zobacz, ty z New Hollandem pojedziesz. Ty sobie pojedziesz New Hollandem, ja sobie trochę fendem. Znaczy, ja bym pracownik. Nie pojeździł, no. Dobra, tutaj nie będę. O, tutaj się ładnie idą, 20 na godzinę to jo. No jo, jo. Duża sztuka. Jadę zawieźć to zboże, chociaż na minusie, ten, to drzewo, żeby na minusie nie być. No jo. To jak najwięcej trzeba zachęcić do sąsiada. Tej miedzy mu. Dobrze, tamto mamy ogarnięte. Miedzy mamy ogarnięte i no tylko pinki powycinać. A jeszcze tutaj za tymi kutaczanami trzeba to zrobić. Ja na biegozowni coś robię w ogóle? Ja już nie pamiętam, co tam jest na wygadaniu. A tam z mojej rzeczy ten. Muszę to ogarnąć. A to mamy. Muszę zapytać, ile jest tej kompostu. No, trzeba tam będzie sprawdzić to. Jak będę ogarniał. Dobra, gig. Mamy uobrobione to. Czyli można tak powiedzieć, że pierwsze pole mamy uobrobione. Zostaje mi ten pinki pierdylnąć. Tych pinków jest ogrom. Ale on zanim dojedzie tutaj, to szczelę tylko te pinki. Tutaj jadę na kolejne pole pokazać wam jeszcze, co mi tam się udało wymodzić. Bo nie wiem, czy już pokazywałem, czy też nie. No dawaj, tego pinki. Teraz tam klikniesz. Człowieku muszę zakładać. Dobra, to jest krepa nagrywamy teraz? Jak chcesz, możemy. Dobrze. Jedziesz z tym tematem, czy nie? Jest, te pinki też męcząca praca, dlatego cieszy mnie to, że już oborałem to wszystko jak odpowiedź. Tam sąsiada, kurde, Transformers lata. W oddali. Bo mi tylko się nie przesiął na moje. Bolek? Co? A ty nie masz tego głębosza, co ja mam? Mam. To dużego? Mam, ale kurwa. To co nim nie robisz? No kurwa, tamtego podłączyłem i ja tu stoi ten, bo myślałem, że dzisiaj będę więcej z drzewem działał. No, on, kurde, to 3 tygodnie robi. No wiem właśnie. No to odcinek nie mam kiedy kupa, zjechać. Nie, nawet nie, bo przecież odcinek było zrobione. Kurwa, co to za ciągnik jest? Nie chcę iść. Bo kurde, nie wiem, co ty odwalasz. Przeciągniesz mi go, na wpół go rozwalisz, ty. Ale fajnie, ty zobacz, jak ten. Ale ciągnie go, skubaniec, no. Rozerwie mi ten. Może jednak chcesz tego pewnie. Muszę być świadkiem tego. Pa, co się dzieje, stary? Pa, to jest. Teraz dopiero dociążyło. Poszli. Jeszcze muszę poprawić ten kawałek, bo jest taki. Ja. Tam pociąg. Druga, coś niewiarygodnego. Pociąg do. Partyzantów przewożę. Ja w tych krzakach mam czołgi ukryte. I co, ty ciągniesz całego? A! Cały las wziąłem. Cały las wyrwał, jebaniu. Czekaj, nie widzisz mnie? Gdzie ty jesteś? Gdzie ja jestem, gdzie ty jesteś? Czy tam jesteś? Tu jesteś za o, tam daleko. Pizdziec, nie nada. Tam zaraz będę przejeżdżał, to może pokażę wam wszystkim. Ale nie wiem, czy zdążę, bo ja muszę jeszcze cofnąć się, opitolić ten kawałek i dopiero jechać z tematem. Jo.
Dobra, ale gitara, bo on sobie tak to tu trochę posieje. Ciekawe, jak on sobie to poradzi. Ale trochę mnie to już nie interesuje, bo ja już stąd uciekam. Jak zasieje, tak zasieje, resztę sobie sam. Ja pierdzielę, to nie chcę iść. Pa, ja idzie. Ja też przestrzelam tutaj mocno. Zobaczymy, co tam słychać. Elegancko. Widzę sąsiada, jednego, ani drugiego. Chociaż chyba domyślam się, że te krzaki to są jego. Chociaż nie, on tam gdzieś powinien być. Może na krótko, jak wezmę, to lepiej pójdzie. Nie wiem, jadę. Jadę z odsieczą. Ciekawe, gdzie on jest. O, poczekaj, widzę, że drzewo się rusza, to chyba. Faktycznie! Tak się przestawiało się to drzewo za tego, mówię, oho, to chyba on. Ale z daleka go nie było widać. Dzień dobry. Mary na czołgi są schowane. Dzień dobry, sąsiedzie, ja pierdolę. Czołgi z kalitka normalnie. Jak jedzie z tematem, ale jak się to fajnie drzewo przestawiało w oddali, tak cyk, 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 cyk. Grupa, jesteśmy na moim kolejnym polu, które niedawno kupiłem. Ja pójdę obiad ugotować chyba, bo zanim zrobię, dojedzie to... To trochę minie. Tutaj też wraz z sąsiadem Tanasem trochę tutaj poogłówkowaliśmy dawno, dawno temu. Jak to będzie pole wyglądało, więc zaraz wam pokażę, ale jak już tu jestem, to już sobie oborą to, ten kawałek, tą miedzę. To jeszcze będę musiał przyjechać z tym kutaczanem. Tu jest, kurde. Że małe pinki wyszły. Tam co tam zagrało, tak? To znalazł się, że zakłysło się tam? Zakłysnęło się tam. Ulało się czy co po obiadku? Po miotku się ulało chyba. Po miotku się... Nie. No? Nie. Takiego nie było. Bo sobie krokodyl tak daje. Chyba jest w porządku. U mnie jest w porządku. O Jezu, jak wjechałem mocno. Tak cimno było, że... Ale dobrze, to muszę to... Może po skosie sobie tak ogarnę. Dobrze. Tak sobie zrobimy. Tak, co tutaj przejedziemy. Jak coś, to musisz mi zapłacić, jak chcesz. Za co? Bo robię u ciebie. Ja? U mnie nie chciał robić, u ciebie tak. Oram. Oram porę na traktor. Ty, to trzeba było wziąć fenda. Wziąłeś fenda, czy nie? No. A, to nie chodzi. Dobra. Jak będę chociaż coś na plusie, to ci tam rzucę. Nie ma problemu. Bo na razie to mam minus 1000 prawie. Z Tanasem ogarnęliśmy ten cypelek, taki, co był ogromnie dużo drzew. Tanas sobie wziął tamtą stronę, ja wziąłem sobie tą stronę, zostawiliśmy tylko takie ładne drzewka. Żeby były. Czemu tutaj... na jeden ogólnie? Bo ładna pogoda jest. I tutaj mam nie, zamiast klina mam takie proste pole i w tym momencie będę mógł sobie to pole wyrównać pięknie z tym tutaj kawałkiem. Tej drogi nie będzie, bo tą drogą i tak nie uczęszczam, trzeba nie jeździmy główną. A lub przez pole, lub przez ze pole, świniami. Jak sami widzieliście przed chwilą u sąsiada, jak łatwo wywieźć właśnie drzewo. Tutaj ten kawałek na razie zostanie, drogi tam dalej, żeby... Tak, za kompost nie idzie cena. Żeby ta nas po prostu miał łatwiej robić siebie polu. Czas na jeden. A, no to jo, to tam wasze zdrowie. Trąbni, kurna! Wasze zdrowie. Czekaj, bo ja szukam, co się stało, że stanąłem. A tu wasze zdrowie. Zatrąbiłem wam. O, pensję pracowniku chociaż pokazały się. Takie prawilne tutaj bym powiedział nawet. Czym się odrzucało linę, pamiętacie? BX, tak samo, jak szczepił. A to ale muszę podchodzić, ja nie mogę odłączyć wszystkich drzew na raz? Chyba nie. Bo nie, drzewo każde oddzielnie musi podchodzić i odstawić. Czy nie, to pierwsze jak go szczepisz, to już później wszystkie się szczepią. To pierwsze to podpinałeś. A no musisz odstawić jak matka młode. Dobra, Ja dalej nie będę wierzył tam drzewo cholerne. Jakieś niemiłe, bo że ja na światłach jeżdżę, bo tam cimno było. Ja ostatni przejazd nie wiem ile tu było drzew, ale liczę, że nie za dużo. Tam widzę już jedno na pewno, więc jest git i będziemy. Wiem, zrobiłem więcej niż odcinek przez cały odcinek. Polska płaszczyzna, myślę, że daleko. Pracownik przez cały odcinek. A to jo, to pracownicy zawsze dużo robią. Tylko gębą, jak to się mówi. A my musimy i tak za nich robić. My musimy się na... No i gdzie? Co? I ile? Niby takie ostro, jebałem. Ja. Niby takie ostro, jebałem. Ten to jest jednak świetny. Chyba, że powinien z Discovery wystąpić, z Bergrylsem. No, Discovery. Ja go pierdzieliłem paczkę ostrych chipsów paprykowych.
Ale to w rekordzie ginę ten. Ale to skibla zejść nie będzie mu. Aż uderzyłem mocno. Może mi wiedział. Zastam całe łóżko. Zasłałem łóżko. No to dobrze, synko. Prześcieradło też. Dokładnie. Jest super. Super Pautia. Ale to zrobiłem, wy jeszcze ten zepsuł, ten Tom Sawyer. Ty, te drzewa ratują tyłek, nie? Jo. Trochę. Dwa drzewa i pracowników na cały odcinek mogę mieć wypożyczonych. 15 tysięcy zarobiłeś? Ile zarobiłeś? Po 1000 za drzewo. Minucie jak? Czyli jak na razie to nadal 134 mam, więc z grubo, co nie? Dobrze, mamy to ogarnięte. Zostały mi, tak jak mówiłem, te dwa pola jeszcze do zasiania. Pola? I to sobie ogarnę po tym odcinku. Jeszcze zobaczmy, co tam w ogóle mój pracownik robi. Bo jak on by zasiał większość, to bym bardzo się cieszył. Ładnie. Nawet coś tam robi, zostało jeszcze mi, można tak powiedzieć, trzy pola, które były kiedyś. Dziękuję wam serdecznie za ten odcinek. Zostawcie łapeczkę w górę, podajcie do chłopaku na kolejne odcinki. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć. Cześć.